Chłopaki też są przeziębieni, dlatego odpuściliśmy sobie tym razem taki ni to róż, ni to fiolecik. Wyglądają jak w szpitalu, jedno obok drugiego, bo coś mocniej kaszlał w nocy, więc chciałam to sprawdzić. Co to było? Mucha. Po lekarzu zaliczyliśmy sobie spacer. Super! Więc zamówiłam je jeszcze raz. Cześć, dzień dobry, w niedzielę. Ja się witam, jak widzicie, z domu, a to oznacza tylko to, że nasza przejażdżka pociągiem dzisiaj nie wypaliła. Pogoda jest mocno średnia, jest 13 stopni, jest pochmurno i od rana wygląda tak, jakby miało padać. Chłopaki też są przeziębieni, dlatego odpuściliśmy sobie jakieś dalsze wyjazdy i chyba w ogóle skończy się na tym, że będziemy dzisiaj siedzieć cały dzień w domu. Mikuś, nie puszczaj muzyczki jeszcze, właśnie z tego względu, żeby wiecie, posiedzieli w domu, bo od jutra przez cały tydzień ma być naprawdę bardzo ładna pogoda. O, jest i Mikuś. Więc szkoda, żeby się rozłożyli. Szkoda, żeby się rozłożyli bardziej i jak będzie faktycznie ładnie na dworze, to żebyśmy nie musieli siedzieć w domu. Tak więc dzisiaj siedzimy, zjedliśmy obiadek, ja sobie chyba po prostu zrobię paznokcie. Te moje, powiem wam... O! Mikuś, mogę pokazać paznokcie? Nie. Nie. Aj. O. O, dobra, widać. Także dzisiaj albo wczoraj minęły równe 2 tygodnie i powiem wam, że one naprawdę bardzo fajnie się trzymały, więc chyba sobie zaraz zrobię nowe, bo już odrost jest taki konkretny i chyba dzisiaj zrobimy jakieś mocniejsze kolory. Co? Mikuś jest troszkę śpiący, ale dzisiaj chyba musimy go przeciągnąć, bo mamy zamiar nagrać Mierzymy, bo wczoraj finalnie nam się nie chciało i mamy ogólnie Mierzymy na 3 filmy, no ale na 3 raczej na pewno nie damy nagrać rady dzisiaj. Chciałam też złożyć zamówienie na Sinsayu, ale mam jakiś problem, w ogóle mnie wywala i nie jestem w stanie tego zrobić, więc chyba mają jakąś awarię. Także co, Mikołaj? Idziemy robić paznokcie? Nie. Nie. A włączymy jakąś baję? Tak. Dobra, to Mikiemu włączymy baję, a mama robi paznokcie. Może być? Nie. Zrobisz papa? Pa. Pa. Paznokcie już gotowe. Tym razem taki ni to róż, ni to fiolecik. Ja jestem teraz z Mikim w pokoju, bo chłopaki nagrywają pierwszy odcinek na ten kanał Filipa, co wam wspominałam. I w ogóle nie pokazałam wam, że u chłopaków w pokoju zaszła mała zmiana. Mianowicie teraz jak wchodzimy, to tutaj mamy telewizor i meble. Tutaj oczywiście mamy bałagan, bo inaczej by być nie mogło. I teraz łóżka stoją tak. Powiem wam, że mi ogólnie tak średnio się podoba to ustawienie. Te łóżka to tak trochę wyglądają jak w szpitalu, jedno obok drugiego. Tak, tu jest Mikuś. Ale faktycznie na środku zrobiło się więcej miejsca, więc tam, mają więcej miejsca do zabawy, także pod tym kątem ok. I co, Mikuś, czytamy książeczkę? Tak. To pokaż, którą chcesz przeczytać.
Cześć, dzień dobry, my witamy się dzisiaj, jak widzicie, z parku. Jest już co prawda przed 12, ale wracamy właśnie z Mikim od lekarza, bo coś mocniej kaszlał w nocy, więc chciałam to sprawdzić. No wiecie, ze względu na te jego szmery i tak dalej. Na szczęście wszystko jest ok, po prostu jakieś przeziębienie go dopadło. Także siedzimy sobie teraz chwilę jeszcze przy fontannie. Zaraz na szybko idziemy do Lidla i do domu robić obiad. Mam da mi moją moc i moje jedzenie, dobra? Tak, Filipa Moc to jest sok, który przed chwilą praktycznie cały wypił. Także jeszcze 5 minut i lecimy. Ha, co to było? Mucha. Czekaj. Cześć, dzień dobry. Jak widzicie, my już na spokojnie z domu. Obiad się właśnie gotuje. Ja jeszcze w międzyczasie musiałam zrobić parę rzeczy przy komputerze. Po lekarzu zaliczyliśmy sobie spacer i po południu też na pewno gdzieś wyjdziemy, bo dzisiaj jest przepiękna pogoda. Niby miało być prawie 20 stopni, co prawda momentami wieje wiatr. Mikuś! Ale na pewno... No chodź, na pewno z tej pogody dzisiaj skorzystamy. Także teraz jemy obiad, później się ogarniamy i idziemy na dwór, tak? Tak. Tak, no, a jeśli chodzi o podsumowanie tego tygodnia, to po prostu usiądę później na spokojnie i trochę sobie pogadamy, tak? Tak. Tak, a wyjmij smoczka. Super! Pokazujesz, jakie masz ładne ząbki? Jak widzicie, my już wróciliśmy i mimo, że świeci piękne słońce, nawet tutaj widać, to tak wieje wiatr, że po prostu urywa głowę, a jako, że no Miki trochę kaszle, to po prostu wróciliśmy, bo też bez sensu było nie wiadomo ile chodzić. Mam tutaj przełożone dwie paczki z PM-u, które przyszły, ale to Wam pokażę za chwilę. A teraz chciałam podsumować kolejny tydzień redukcji. Jak widzieliście, zszedł mi równy kilogram. I w sumie co zrobiłam, że te kilogramy zaczęły z powrotem lecieć? No to pierwsza kwestia jest taka, że dużo bardziej się pilnowałam, jeśli chodzi o słodycze. Druga kwestia jest taka, że całkowicie zrezygnowałam z chleba. Przeszłam na słodkie śniadania, bo u mnie ewidentnie działa to tak, że jak śniadanie jem na słodko, to później praktycznie w ogóle mnie nie kusi, jeśli chodzi o słodycze, a do obiadu to w ogóle mnie nie kusi, także w moim przypadku te słodkie śniadania naprawdę się sprawdzają, bo później ewentualnie coś do kawy sobie skubnę, czy tak jak raz byliśmy po prostu na bulwarze na lodach. A poza tym mnie nie kusi, więc to jest ok. Jeśli chodzi o makaron, to zamieniłam zwykły na pełnoziarnisty i szczerze mówiąc nawet jestem w szoku, bo pamiętałam, że on jakoś gorzej smakuje. A kupiłam ten z Biedronki i jest naprawdę ok. A jeśli chodzi o kalorie, to jest spora różnica, bo w 100 gramach to jest tak naprawdę połowa tego, co w zwykłym makaronie. Starałam się też trochę więcej pić, chociaż to wypadało tak naprawdę różnie. I co jeszcze chciałam powiedzieć? No i też ograniczyłam... Czekajcie.
I też ograniczyłam trochę kolację, czyli jak na przykład, nie wiem, chcieliśmy sobie zrobić chillowy wieczór, no to zwykłe chipsy zamieniłam na te chipsy z soczewicy na przykład, ale już po prostu nie jadłam kolacji. A tak to czasami mi się zdarzało, że jadłam kolację i po tym na przykład jeszcze coś. A teraz mieliśmy w tym tygodniu taki jeden wieczór, że kupiliśmy sobie jakieś tam prosecco, ale do tego nie było kolacji, tylko sobie po prostu, wiecie, zjadłam te chipsy z soczewicy i raz chyba te takie wieloziarniste z Lidla. I one kaloriowo są fajne, no i jest to na pewno lepsza i zdrowsza alternatywa właśnie w porównaniu do zwykłych chipsów, które mają tam 1200 kalorii w paczce. Mikołaj, uważaj. Także zawsze jest to jakieś wyjście. No i z tym sposobem w tydzień zszedł mi kilogram. No i jeśli chodzi o centymetry, to tam chyba też zeszły 2 centymetry w biodrach. Także spoko. I w zasadzie jeśli chodzi o redukcję, no to byłoby na tyle. Natomiast jeśli chodzi o paczkę z H&M-u, to ostatnio było 20% rabatu dla klubowiczów. To ja tu mam. Pierwszą rzeczą, którą mam, ja to jestem, powiem wam, po prostu udana. Odesłałam te sandały, które wam pokazywałam w ostatnim Mierzymy i później zobaczyłam na filmie, jak one fajnie wyglądają ze wszystkimi rzeczami, które mierzę, więc po prostu zamówiłam je jeszcze raz, bo stwierdziłam, że czy do filmów, czy może nawet gdzieś do założenia jednak mi się przydadzą, bo nie mam takich butów, więc zamówiłam je jeszcze raz. Mikołaj mi tu już oczywiście rozróbę robi. A druga rzecz, no to po prostu... Mikołaj. A druga rzecz, to zamówiłam sobie po prostu bieliznę. Więc jeśli ktoś nie lubi pokazywania bielizny, to jest ten moment, żeby ten film wyłączyć. I wracając do tematu, ja tą bieliznę z H&M-u naprawdę bardzo lubię, bo ona, jeśli chodzi o stosunek ceny do jakości, jest naprawdę bardzo w porządku. Raz próbowałam też z bielizną Sinsaya, ale staniki po 2 praniach są do wyrzucenia. Jeśli chodzi o majtki czy coś, to ta jakość też jest średnia, a tu jest naprawdę ok. I ja zazwyczaj zamawiam te kilkupaki, one na promkach też wychodzą naprawdę w fajnych pieniądzach, no i ta jakość też jest fajna, no i tutaj mam teraz po prostu taki pięciopak w jasnych kolorach, bo no wiecie, do jakichś sukienek letnich, białych spodni, tego typu rzeczy, no to jednak spoko. Drugą rzeczą, którą zamówiłam, jest taki krótki top biały i ja to zamówiłam z myślą albo do spodni z wysokim stanem, albo do noszenia pod koszulę, tak żeby móc sobie koszulę po prostu bardziej rozpiąć, tak jak na przykład mam ten zestaw taki z sampla różowy muślinowy, to żeby sobie to założyć właśnie pod spód. Jako że moja redukcja idzie jak idzie, to jak wiadomo, zazwyczaj z biustu lecimy na początku niestety i wszystkie praktycznie moje staniki są za duże, to chciałam coś na lato takiego miękkiego i tutaj coś takiego zamówiłam. To jest coś takiego pomiędzy topem a stanikiem, więc zobaczymy. To zazwyczaj dla szczupłych dziewczyn i takich z mniejszym biustem, no ale zobaczymy, przymierzę sobie to. I ostatnią rzeczą, jaką zamówiłam, to też jest taki jakby top, ale on jest z takimi miękkimi miseczkami i to właśnie
też sobie zamówiłam z myślą o tych zestawach, bo mogę Wam tutaj zdradzić, że będzie kolejny mierzymy przy współpracy z marką Sample. I tam sobie właśnie wybrałam takie dwa zestawy, właśnie jeden lniany, drugi też chyba lniany. I tak sobie właśnie pomyślałam, że to i do tego taka bardziej rozpięta koszula mogłoby to fajnie wyglądać. Zaraz sobie to przymierzę i jeśli się okaże, że nie wyglądam w tym tragicznie, to może Wam zaraz pokażę w lusterku. Także zaraz zobaczymy, czy to będzie wyglądało dobrze, czy poleci to po prostu do zwrotu. Dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o moje mierzymy crop topy. Więcej Wam nie pokażę. To i tak już było za dużo. Jeśli chodzi o topy, to ten biały sobie zostawię, bo myślę, że on będzie bardzo fajny właśnie pod koszulę, czy może nawet do jakichś wyższych spodni na lato. Może jak jeszcze trochę schudnę, to wyjdę solo, nie wiem. Ten z tymi miseczkami, powiem Wam, że jak na 60 zł, to spodziewałam się czegoś lepszego, więc to idzie na pewno do odsyłki. A jeśli chodzi o ten taki miękki stanik, no to tutaj już Wam nie będę tego pokazywać, jak to wygląda na mnie, wiadomo. Ale jest naprawdę bardzo fajny i bardzo ładnie leży, więc ja go sobie zostawię, bo myślę, że też właśnie do takich letnich stylówek. On ma tutaj taką koroneczkę, będzie to ładnie wyglądało i one też występują jeszcze chyba białe, czarne i błękitne, więc myślę, że jeszcze czarny mógłby być też fajny. Zresztą w zależności co potrzebujecie, także te dwa sobie zostawię, ten różowy odeślę, bo no nie jest warty 60 zł. Także misiu, zostaw, będziemy odsyłać, no. Także spoko, polecam. I co? I będziemy już, myślę, kończyć tego vloga, bo już troszkę się nagadałam. Dajcie znać, jak tam postępy redukcyjne u Was, bo wiem, że wiele dziewczyn, i nie tylko dziewczyn, też walczy, także dajcie znać. I widzimy się w kolejnym filmie. Pa! 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 To zrób pa. Pa! Pa! Co ty masz tu? Maskę? Nie. Ja mam maskę. Aha, no to weź sobie. Pa.